Cześć wszystkim! Ja jestem pani Planta i zapraszam was dzisiaj na odcinek taki walentynkowy, w którym pokażę wam roślinki, które mam u siebie w kolekcji, które mają serca serduszkowe. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Jeżeli o jakiejś roślinie zapomnę, to możecie mi dać znać w komentarzu, której rośliny w swojej kolekcji może jeszcze nie mam, a którą może powinnam mieć, która właśnie też wpisuje się w ten romantyczny, walentynkowy klimat. Pierwszą rośliną, o której chciałam wam powiedzieć i która wydaje mi się, że jest, tak jak już mówiłam, tyle razy w każdym polskim domu, no i jakby nie patrząc, ma te serduszkowe liście, to jest Monstera Deliciosa albo Monstera Borsigiana. Szczerze mówiąc, bardziej ta Monstera Borsigiana wpisuje się według mnie w ten kształt taki serduszkowy, ale no, Deliciosie też tego nie zabierzemy, no bo jak widać, liść tutaj, który jest ogromny, który ledwo mi się mieści w kadrze, ma ten kształt takiego serca. Oczywiście też możemy mieć inną odmianę Monstery, czyli Monstery Variegaty, która jakby nie patrzeć, też ma ten kształt liścia takiego serduszkowego. Tak więc, no, jest przepiękny, ja uwielbiam te liście. Ten według mnie jest najbardziej kształtny, pomimo tych dziur, które może nie do końca wpisują się w tą serduszkowy kształt. I kolejną roślinką, którą no uwielbiam, kocham, chociaż teraz ostatnio zakochałam się w jej innej odmianie, no ale mimo wszystko cały czas moje serce ostro pała do Philodendrona scandensa. No jemu już tego serduszkowego kształtu liści nie odbierzemy, no jakby nie patrzeć, jest to serduszko. Zobaczcie, jak mi jeszcze urósł od ostatniego filmu. On naprawdę, no, chłopak w ogóle nie zamierza zwalniać tempa, tylko leci ostro, w duszy mu wiosna. Ja jestem zachwycona po prostu nim, uwielbiam go, normalnie kocham go całym serduszkiem i dlatego zawsze, zawsze każdemu będę polecać właśnie tego filodendrona, bo jak tylko go komuś daję, to każdy jest zdziwiony, że on tak szybko rośnie, bo ja tu sobie gadam, że on szybko rośnie, a wszyscy pewnie sobie myślą, ta jasne, no na pewno szybko rośnie, jak każda roślina, ale ten, uwierzcie mi, naprawdę szybko rośnie. Oczywiście nie mogłoby też zabraknąć jego odmiany limonkowej, którą uwielbiam. Ona rośnie mi troszeczkę wolniej, nie jest takim mistrzem po prostu wzrostu, nie leci jednak po to złoto, tylko gdzieś tam stara się zachować na tym podium, tym trzecim miejscu, jeżeli chodzi o wzrost. No ale nie powiecie, że te liście też nie łapią za serce i no, ja uwielbiam, uwielbiam go, uwielbiam, jak jest w moim oknie, po prostu kocham typa, nie? I kolejne roślinki, które bardzo kojarzą mi się z walentynkami i myślę, że w tym roku chyba większość osób właśnie dostała tego typu roślinkę od swoich walentyn albo walentynek, tak mi się wydaje, to jest Hoya Keri. Najczęściej popularny jest jej sam liść, który ma korzenie zazwyczaj, ale uwierzcie mi, bardzo ciężko czekać, aż wyrośnie z niego forma dojrzałej rośliny z łodygą i aż taka będzie, no, rośliną, a nie samym liściem. Oraz mam drugą właśnie Hoya Keri, ale tutaj w odmianie wariegaty, nie wiem, czy dobrze powiedziałam, Hoya Keri wariegatę. No i tutaj mam już pokazane właśnie, jak ona sobie rośnie na łodydze. Moja jest w hydroponice, zobaczymy, jak sobie da radę. No ale przyznajcie, że takie serduszko też jest super słodkie i zawsze jest miło dostać taki mały upominek. Nie jest to droga rzecz, dlatego myślę, że każdy roślinomaniak, każda roślinomaniaczka bardzo chętnie przyjmie takiego małego listka do swojej roślinnej rodziny. Będąc dalej w klimacie takich mniejszych roślin, ale również serduszkowych, no to jak już tu widzicie, mam ze sobą moje dwie ceropegie. Ta może wygląda trochę gorzej, tutaj łyso na górze. Standardowo czasem zdarzy mi się podlewać te rośliny od góry, no i one zrzucają te swoje liście, ale zobaczcie, jak ona jest długa, ja już ją cięłam tyle razy, a i tak ona rośnie jak szalona, tak więc bardzo wam ją polecam. Tutaj moja troszeczkę nowsza odmiana, jest to Ceropegia variegata
I ona, zobaczcie, że też ma takie, i zobaczcie, że ona też ma takie serduszkowe, piękne liście. Mam nadzieję, że złapie mi ostrość, żeby wam pokazać. No jest niesamowita. Bardzo mi się zawsze podoba, jak rośnie tak sobie długa, naprawdę przykuwa uwagę. No i ja ją uwielbiam, jest takim słodziaczkiem, maluszkiem, jeszcze tak szybko rośnie, że każdemu ją będę polecać. Naprawdę, jak tylko gdzieś ją zobaczycie, bierzcie w dym, bo ona jest naprawdę cudowna i bardzo szybko się rozmnaża. Ja już mam jej sadzone jak naprawdę chyba z 6, bo można ją ukorzenić zarówno z liścia, zarówno metodą motylkową, jak i z całego pędu. Bardzo lubi ukorzenianie, bardzo lubi rozmnażanie. Trzeba tylko wiedzieć, że nie jest to roślina długowieczna, dlatego najlepiej jest ją właśnie przycinać, odmładzać, rozmnażać, żeby móc się nią cieszyć jak najdłużej. I teraz roślinka, o której jeżeli powiedziałam mojej kuzynce, że będę nagrywać właśnie taki film, to wpadła do mojego pokoju i powiedziała: to na pewno nagrasz o tej roślinie. Jest to Anthurium clarinervium i ono, no nie oszukujmy się, każde Anthurium właśnie już bardziej z tych kolekcjonerskich, ale te, które możemy dostać też popularne w sklepie, też wydaje mi się, że się wpisują właśnie w ten temat takich serduszkowych liści. Ja kocham tą roślinę, naprawdę była moim ogromnym marzeniem. Cieszę się, że udało mi się ją w końcu dorwać i znaleźć. Ja wiem, że większość osób mówi, żeby wycinać te kwiaty, jeżeli ona zakwitnie, bo wtedy ona szybciej puszcza liścia kolejnego. Aczkolwiek mogę wam już zdradzić, nie wiem jak mi się to uda. Jeżeli mi się uda, to będę wam o tym mówić, ale będę chciała rozmnożyć właśnie Anthurium poprzez zebranie nasionek właśnie z kwiatu. Czekam, aż on sobie urośnie. Wiem, że niektórzy mówią, że jest to bez sensu, że osłabia to roślinę, żebym już to wycięła, ale pozwólcie, że ja spróbuję. Naprawdę chciałabym to zrobić. Dziękuję bardzo Sabinie z Zielonych Grazi, że mnie namówiła do tego, ponieważ jest to jakieś dla mnie wyzwanie i chciałabym spróbować. Jak się nie uda, to się nie uda, ale anusz, może coś z tego wyjdzie. I teraz dodatkowo chciałam wam pokazać jeszcze kilka przykładów roślin, które według mnie mają ten serduszkowy kształt, ale może nie taki bardzo serduszkowy, raczej to są takie serduszka, które ja bym narysowała, czyli wiecie, takie koślawe, takie jedno jedna połowa nie pasująca do drugiej. I dlatego są tak bliskie memu sercu, bo ja jedyne, o czym bym marzyła, to mieć talent do rysowania. Naprawdę, ja nie umiem rysować, nie umiem ładnie pisać. Dlatego opisać ładnie się staram, ale wiecie jak to jest, jak szybko się pisze, to nie idzie to tak prosto. Szczególnie mi, jestem jak kura pazurem. Tak więc na sam początek leci Scindapsus argyreus. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam tą nazwę, jak zwykle będę wam wszystko opisywać tutaj pod spodem, żeby nie było żadnych problemów z identyfikacją. I zobaczcie, no ma te serduszkowe takie liście, ma strzałkę, ma zaokrąglenie tutaj z góry, większe niż na przykład jest to u Epipremnum, dlatego Epipremnum do końca tutaj nie pokazywałam, dlatego że wydaje mi się, że jednak Epipremnum bardziej wygląda jak strzałka niż jak serce, ale to jest moja opinia. A jednak tutaj, jak widzimy, Scindapsus ma to serduszkowe zaokrąglenie. Tak samo jego odmiana, według mnie trebi, nie wiem, cały czas się zawsze stresuję wypowiadając te nazwy, powiem wam szczerze, przepraszam was bardzo, jeżeli popełniam w nich błędy, dlatego tak jak już mówię, wszystko wam będę podpisywać. No i zobaczcie, to jest typowe serce, które ja bym narysowała, jakbym komuś walentynkę wysyłała. No, dlatego jest takie bliskie memu sercu, bo mówię wam. I ostatnią rośliną, którą chciałam wam pokazać, jest to właśnie begonia, która może ma takie trochę bardziej koślawe te liście, ale mimo wszystko kolorem na pewno wpisuje się w ten walentynkowy klimat. Tak więc zobaczcie. Nie pamiętam dokładnie jej odmiany niestety, tak więc bardzo przepraszam. Jeżeli ktoś z was wie, jak konkretnie się ona nazywa, to dajcie mi znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło. I powiedzcie, czy uważacie, że ona się wpisuje w ten walentynkowy klimat mimo wszystko. Według mnie tak, aczkolwiek może wy będziecie uważać
inaczej. I to już wszystkie roślinki, które chciałam Wam przedstawić jako te wpisujące się w taki miłosny klimat walentynkowy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, całuśnych walentynek i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Ale przypał! Zapomniałam!